Panie dyrektorze, chcemy dzisiaj porozmawiać o problemach polskich uczelni wyższych. I pierwszym takim problemem, z którym uczelnie wyższe mogą się spotkać już bardzo niedługo, jest to, o czym donosi prasa, mianowicie zbliżający się nisz demograficzny. Za chwilę będzie tylu studentów, że oni wszyscy, jak przewidują specjaliści, będą się mogli pomieścić w wyższych uczelniach publicznych. Pytanie, co z uczelniami niepublicznymi? Poupadają? No właśnie, to jest problem, który już dotknął szkoły wyższe. Mianowicie uczelni w ogóle wyższych w Polsce 460, w tym 132 dokładnie na koniec ubiegłego roku publiczne i 328 niepublicznych i liczba ciągle tych niepublicznych rośnie. Nie jest to przyrost wielki, ale po kilka uczelni tworzonych jest na nowo. Motywacja jest głównie taka, że geograficznie akurat lokalizacja nowych uczelni jest potrzebna, tak przynajmniej uzasadniają wnioskodawcy. No i to jest pierwsze zjawisko, czyli rosnąca liczba ciągle szkół, czyli rosnąca liczba ofert dla przyszłych studentów. No jednocześnie ten nisz już wchodzi na etap kształcenia wyższego, czyli szkoły wyższe już czują skutki tego niżu. On się będzie pogłębiał w najbliższych latach, po czym zgodnie z prognozami ma nastąpić zwyżka. No ale jesteśmy na początku tej zniżki póki co i oczywiście po pierwsze podejmowane są i obserwowane różnego rodzaju działania ratunkowe w szkołach wyższych i publicznych i niepublicznych. One są różne. No a po drugie dla studentów może to jest większa szansa wyboru, bo potencjalnie wybór jest większy. A jeżeli te uczelnie niepubliczne, czego oczywiście im nie życzymy, poupadają, albo no, część z nich będzie musiała zamknąć swoją działalność, czy to dla systemu szkolnictwa wyższego będzie jakiś cios, czy to będzie jakiś problem? Czy na pewno z jednej strony doceniane jest zjawisko wielkiej liczby osób, które studiują. To jest jeszcze niedawno 2 miliony, w tej chwili 1 800 000. Przy czym przy tej liczbie wymienionych uczelni, na tych 30% uczelni publicznych studiuje 1 200 000, czyli 70%, a na tych ponad 300 uczelniach niepublicznych studiuje 600 tysięcy. I oczywiście, jeżeli będzie to naturalny dobór uczelni, w tym sensie, że będą padały, czy też rezygnowały te uczelnie, które kształcą słabo, które po prostu nie znajdą zainteresowania odpowiedniej liczby studentów, czyli nie będzie miał kto płacić czesnego, bo to są przecież głównie studia finansowane przez samych studentów, to będzie to zjawisko zdrowe i prawidłowe. Natomiast gorzej, jeżeli będzie no, nieuczciwa konkurencja pomiędzy uczelniami publicznymi i niepublicznymi. A takie możliwości zostały dostrzeżone przez samych rektorów, różnych korporacji też rektorskich i one były jednym z inspiracji do naszej kontroli, którą podjęliśmy w ubiegłym roku. I co wykazała ta kontrola? No właśnie, kontrola dotyczyła właśnie wykorzystania środków publicznych. Tutaj warto podkreślić, że to jest ponad 10 miliardów złotych rocznie, więc to jest bardzo duża kwota, bardzo duże obciążenie budżetu. Kwota ta głównie przeznaczana jest dla uczelni publicznych, ponad 10 miliardów i nieco ponad 300 milionów przeznaczana jest na uczelnie niepubliczne. I o ile w uczelniach publicznych finansowana jest działalność dydaktyczna, kształcenie stacjonarne studentów, doktorantów, kształcenie kadr naukowych, utrzymanie uczelni, inwestycje i badania naukowe, jak również stypendia dla studentów, to w szkołach niepublicznych państwo finansuje tylko pomoc materialną dla studentów według kryteriów określonych przez prawo i w niewielkim dotychczas stopniu, to się mam nadzieję, będzie rozwijało badania naukowe. I zaobserwowaliśmy w wyniku tej kontroli niechęć do wyodrębniania środków w uczelniach publicznych, które przeznaczane są na finansowanie studiów nieodpłatnych. To ponad 70% uczelni stwierdziło, że to jest bardzo trudne, wręcz niemożliwe.
myśmy czasami sami kontrolerzy to ustalali, żeby pokazać, że to jest nie tylko możliwe, ale po prostu niezbędne, bo chcieliśmy sprawdzić, czy rzeczywiście dotacja budżetu państwa jest przeznaczona na te cele, na które powinna być przeznaczona, to znaczy na kształcenie studiów dziennych, a nie na przykład właśnie na zaniżanie czesnego na studiach odpłatnych. Żeby podwyższyć konkurencyjność. Tak, i wygrywanie konkurencji na swoim terenie. Jest to praktyka głęboko nieuczciwa. Ta sprawa była analizowana 16 lutego na posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji i Nauki. I ona uzyskała zrozumienie, a pani minister nauki i szkolnictwa wyższego wprowadziła już obowiązek od początku przyszłego roku, sztywny obowiązek wykonywania tej ewidencji. I to jest oczywiście taki ruch uczelni publicznych, który nie jest do końca uczciwy. No ale rektorzy publicznych uczelni mówią też, dobrze, ale to my ponosimy koszty kształcenia kadry naukowej, tej kadry, z której potem uczelnie niepubliczne korzystają. Więc to jest oczywiście bardzo trudny rachunek i trudno jest to porównać. I oczywiście wygrywać będą konkurencje te uczelnie niepubliczne, do których zechcą udawać się, dojeżdżać, uczestniczyć w procesie dydaktycznym dobrzy wykładowcy, którzy będą gwarantowali odpowiedni poziom kształcenia studentów i absolwentów. A jeżeli jesteśmy już przy poziomie, to jest drugi duży problem polskich uczelni wyższych. W rankingach światowych polskie uczelnie wypadają raczej słabo. To prawda, według różnych klasyfikacji światowych, tak zwanej listy szanghajskiej, polskie uczelnie to jest koniec trzeciej setki, początek czwartej setki. I to oczywiście nas nie zadowala i przede wszystkim nie powinno zadowalać rektorów, samych studentów. Ale tu się zmienia na korzyść, to lekkie przesuwanie się do przodu w tych listach światowych, a chcę również powiedzieć, że na niektórych listach europejskich, bo to są bardzo różne listy, niektóre wydziały naszych uczelni publicznych, mam tu na uwadze Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Politechnikę Warszawską, czy też Akademię Górniczo-Chłodniczą w Krakowie, są na pierwszych miejscach w skali europejskiej, co oczywiście cieszy, jest zupełnie nowym zjawiskiem. I oczywiście te wydziały, te kierunki będą szczególnie wspierane w nowym systemie, w znowelizowanym systemie finansowania przez państwo i zapewne one będą rozwijały się najlepiej.